Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale, ja nazywam się Gosia i dzisiaj mamy 18 lutego. A muszę Wam przypomnieć, że 23 lutego 2017 roku, można powiedzieć, że dokładnie w tym miejscu pokazałam Wam pierwszy raz na swoim kanale Bookshelf Tour, no i postanowiłam, że trzeba ten film uaktualnić. Także dzisiaj pokażę Wam, co znajduje się na tym regale, co znajduje się na tamtym regale. Pokażę Wam, jak te wszystkie książki są przeze mnie ułożone, w jakiej kolejności, jakie sortuję i w ogóle. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. No i może zacznijmy od tej strony. Na tym regale znajdują się książki, które już zdążyłam przeczytać. Są one ułożone w kolejności od najlepszej do najgorszej, z zaznaczeniem tego, że nie rozdzielam serii. Jeśli chodzi zaś o ten regał, to jest tutaj troszkę dłuższa historia, ponieważ nie będę Was uszykiwać, ale znajdują się tu tylko i wyłącznie książki, których jeszcze nie przeczytałam. No i ja miałam zawsze taki problem, co czytać następne w kolejce. Zdarzało się tak, że kupowałam książki i właśnie te nowości szły na pierwszy ogień, zaś książki, które leżą u mnie od roku, od dwóch, od kilku miesięcy, one szły właśnie jeszcze dalej w kąt. No i to mnie trochę irytowało, więc postanowiłam wyrobić sobie jakąś taką pewną metodę, żeby czytać i nowości, i jakieś takie bardziej starsze pozycje, więc wzięłam stąd wszystkie książki na łóżko. Wzięłam pierwszą lepszą książkę nową i pierwszą lepszą książkę tą starszą i ułożyłam ją na samą górę tego regału. No i teraz na przykład jak czytam Kobietę w oknie i ją skończę, to nie stoję przed tym regałem pół godziny i nie zastanawiam się, co ja bym mogła przeczytać, tylko właśnie biorę pierwszą z góry książkę bez żadnego zastanawiania się, bez myślenia, czy aby to mi się na pewno spodoba, czy to będzie fajne, w ogóle. Nie, nie kręcę nosem, czytam jak leci i tak właśnie, można powiedzieć, pozbywam się zarówno nowych, jak i starszych pozycji. No i tak to mniej więcej się przedstawia na tych moich regałach i muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tą metodę, to ona się naprawdę sprawdza. No, bo nie stoją mi te książki na półce, tylko to tak jakoś fajnie, płynnie leci. No i jeśli skończę czytać jakąś książkę właśnie z tego regału i w zależności, czy ona mi się bardziej spodoba, czy ona spodoba mi się mniej, no to w takim miejscu ona ląduje na tym regale, czyli można powiedzieć, że z tego regału pozbywam się książek i przerzucam je na ten, póki mam tu jeszcze miejsce, bo jak patrzę, jeszcze trzy półki dolne są takie dosyć niezawalone książkami. Więc póki tutaj jest miejsce, to książki, które przeczytam stąd, one lądują tam. No i tak to się mniej więcej tutaj odbywa. No a teraz, żeby nie przedłużać, pokażę Wam, co znajduje się na tych półkach. Pewnie jeśli oglądaliście Bookshelf Tour z 2017 roku, to zauważycie pewne nowości lub jakąś zmianę w ułożeniu książek, bo ta nastąpiła. No, ale już nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej tego filmu. Niestety może trochę telepać statywem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Na samym początku znajduje się Harry Potter, w zasadzie cała seria, tak jak mówiłam, serii nie rozdzielam. I został on kupiony przeze mnie z drugiej ręki, głównie poprzez stronę OLX. Następnie mamy Baśnie Barda Biddla, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć oraz Quidditch przez wieki. I jeśli mnie pamięć nie myli, to zamówiłam je na nieprzeczytane. Jeśli chodzi zaś o Gobelina, to bardzo ubolewam nad tym, że Henry Hanef nie jest dalej wydawany w Polsce i w ogóle nie jest kontynuowany, ponieważ no, mam pierwszą część, mam drugą i trzecią, brakuje mi czwartej i piątej. Naprawdę jestem zła, można powiedzieć, bo uważam, że ta historia, która jest zawarta w tych książkach, ma swój potencjał. Jest to trochę taki, można powiedzieć, Harry Potter, ale jednak nie do końca. No i o ile pierwszą część i trzecią kupiłam znów na OLX, tak część drugą znalazłam w matrasie za niecałe 9 zł. Następna, o tutaj jeszcze mi mój mogielek przeszkadza i Vivi, sio. Następne książki w kolejce to seria o Kate Daniels, wydawana przez wydawnictwo Fabrykę Słów i wznowiona. Jak możecie zauważyć, tutaj jest pierwszy tom,
Tu jest tom trzeci, drugi, niestety nie mam drugiego. To jest czwarty i piąty i na razie te pięć części zostało póki co wydane przez Fabrykę Słów, no ale mam nadzieję, że to się wszystko zmieni. To są właśnie te nowe wydania. One są prześliczne. Jeśli będziecie widzieć czwartą część, to jest po prostu jakaś totalna miazga i teraz, kurczę, nie wiem, czy ja to włożę z powrotem. Dobra, nieważne. Niech to tu sobie leży i możecie podziwiać. Dalej są kroniki Jaru, Adama Fubera i po prostu jak ja to czytam, kroniki Jaru, to mi się od razu przypominają moje filmy, zwłaszcza film o kronikach Jaru, Czarny Amulet, gdzie mój film polegał na tym, że sobie wierszowałam całą recenzję. Tak, panie drogi Adamie Faberze, ja poproszę Jawisa z powrotem. No i te książki dostałam od wydawnictwa Czwarta Strona do zrecenzowania, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Następnie mamy trylogię Diablicy autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli te trzy części. No i z tego, co się dowiedziałam, ma być kolejna część. Nie wiem, czy to nie będzie czasem taki zapychacz, aczkolwiek wszystkie trzy części bardzo mi się podobały. No jestem ciekawa, co autorka wymyśli tym razem. Pierwszą częścią jest Ja Diablica, potem Ja Anielica i Ja Potępiona. No i wszystkie te części, wszystkie? Chyba wszystkie, ponownie kupiłam na OLX, tak. Kiedyś OLX to była taka moja główna strona, jeśli chodzi o kupowanie książek. Tutaj mamy serię z World of Warcraft. Mamy Wichry Wojny, Cienie Hordy oraz Zbrodnie Wojenne. Jeśli chodzi o Zbrodnie Wojenne, to pamiętam, że kupiłam je w Empiku. Miałam jeszcze wtedy właśnie kartę podarunkową, 50 zł tam chyba było na niej, więc skorzystałam z tej promocji. Jeśli zaś chodzi o te dwie, naprawdę nie pamiętam, ale to chyba była księgarnia Nieprzeczytane, jeśli mnie pamięć nie myli. No i tutaj mamy, można powiedzieć, taki stosik kordelowej Magdy, Anioł do wynajęcia, Nadzieje i marzenia, Tajemnica bzów, gdzie, uwaga, uwaga, jest też moje piękne imię i nazwisko i w ogóle tutaj, o tutaj się znajduje. Także no, dedykacja też jest, zresztą ja mam wszędzie jakieś dedyki od Magdy, bo jeśli tylko nadarza się okazja, to ja po prostu chciałam, żebyś mi napisała. Wymarzony dom, wymarzony czas oraz Córka wiatrów. No i teraz, jak ja to kupowałam? Tajemnicę bzów kupiłam jeszcze w matrasie, jak był. Córkę wiatrów zakupiłam, o ile mnie pamięć nie myli, w Biedronce. Wymarzony czas wygrałam. Wymarzony dom Magda mi sama przysłała bodajże. Nadzieje i marzenia również sobie zamówiłam i jeśli mnie pamięć nie myli, to była księgarnia Nieprzeczytane. Zaś jeśli chodzi o Anioła do wynajęcia, to jest to ponownie zakup z Biedronki. No i teraz może przestanie mnie trochę kark boleć, bo się musiałam trochę gimnastykować. Przechodzimy do półki nieco niżej. Tu sobie odsunę. Oczywiście przy okazji sobie bajzel zrobię wszędzie. A co tam? Na początku mamy Wszystko jest hybrydą. Jedna z moich ulubionych książek, można powiedzieć, biograficznych na temat zespołu Linkin Park. I to można nawet powiedzieć, że była jedna z pierwszych książek, które ja kupiłam. I zostały one przeze mnie kupione na Allegro. Jak wiecie lub jeszcze nie wiecie, co wątpię, uwielbiam ten zespół i bardzo ubolewam nad tym, że Chestera nie ma już wśród nas, no ale może to będzie temat na inny jakiś tam film. Następnie mamy tam, gdzie śpiewają drzewa, przepiękna okładka i to właśnie okładka oraz tytuł tej książki najbardziej mnie zainteresował, ale muszę Wam powiedzieć, że treść też jest niczego sobie. Tą książkę kupiłam na nieprzeczytane.pl, ponieważ chciałam zrobić sobie zamówienie na czytam.pl, aczkolwiek tej pozycji wtedy nie było, no i postanowiłam dorzucić kilka złociszy, żeby mieć tą książkę, która znajdowała się na nieprzeczytane.pl. Następnie mamy Diabolikę. Diabolikę kupiłam ze względu na Zuzę. Bardzo serdecznie Cię, kochana, pozdrawiam. Mam nadzieję, że się cieszysz, że za Twoją namową również zapoznałam się z tą książką. I recenzja jest zarówno na kanale, jak i na blogu.
Serdecznie Was zapraszam, zwłaszcza do obejrzenia filmu, ponieważ tam ryje jak jakiś psychopata. No, także zapraszam. Dwór cierni i róż Sary J. Maas to jest na razie jedyna książka, jaką przeczytałam autorstwa tej autorki. I tą książkę kupiłam za sprawą Sylwii z kanału My Books, My Life. I tą książkę wydaje mi się, że kupiłam na stronie, na księgarni nieprzeczytane.pl. Następna w kolejce jest cała seria Igrzysk Śmierci. Kosogłosa dostałam na urodziny od swojej koleżanki i on odbiega nieco okładkowo od pozostałych części, ponieważ no, te już mam takie ogniste i właśnie na tych ognistych mi zależało, no ale kurczę, jeśli mam Kosogłosa w innej okładce, a treść jest taka sama, no to przecież nie będę ubolewać nad tym faktem, nic się nie stało, tak? I nie pamiętam skąd je mam, ale wydaje mi się, że na jakiejś stronie, na Facebooku ja je zamawiałam lub na jakiejś wymianie. Igrzyska Śmierci, wiem, kurczę, Igrzyska Śmierci wymieniłam za Piątą Falę i to było na Facebooku, zaś w Pierścieniu Ognia otrzymałam dzięki wymiance organizowanej u Dominiki z bloga Czytelnia Dominiki, bodajże, jeśli dobrze zapamiętałam nazwę bloga. Ale to jest z wymianki właśnie i o tym też jest film na kanale. Następnie mamy całą serię Girls Online. Czemu ja zawsze mówię Girls? Girl Online. I ją kupiłam znowu, jeśli mnie pamięć nie myli, na Znaku. Pierwsza, druga i trzecia część. I z tego co wiem ostatnia. A szkoda, bo Zoe naprawdę pisze przyjemnie, tak można się zrelaksować przy tych lekturach i w ogóle. Teraz mamy tutaj dwa tomy Anioł Śmierci i Lewa Ręka Boga i pierwszy raz z tymi książkami spotkałam się w bibliotece. Czytałam tylko Lewą Rękę Boga, ale ona tak mi się wryła w pamięć, że po prostu musiałam to kiedyś w końcu sobie kupić. O, poprzestawiam sobie przy okazji jakieś te pierdutki. No i musiałam ją sobie kiedyś kupić. Standardowo nieprzeczytane. Jeśli zaś chodzi o Anioła Śmierci, to otrzymałam go od swojej mamy na gwiazdkę. Tak samo jeśli chodzi o Syrenę, zresztą Syrenę też dostałam od swojej mamy, bardzo wzruszająca historia o Syrenie. Zresztą okładka też niczego sobie. Następnie mamy egzemplarz recenzencki, Powrót do domu, ja tu sobie nawet napisałam, bo muszę wiedzieć co mam na półce, Powrót do domu. Moim zdaniem na razie książka tego roku. Ona mi się tak wryła w pamięć, ona była taka piękna i poruszająca, emocjonalna i w ogóle zajrzyjcie do filmu, tam wszystkiego się dowiecie, ja już ich nie będę wkładać tych książek, bo to nie warto, nie ma sensu, później sobie ogarnę. Teraz mamy pierwszy tom i trzeci Wróć i drugi tom Żniwiarza autorstwa Pauliny Händel. Obie te książki dostałam dzięki współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona i oba tomy polecam, zwłaszcza reklama Pomorza, że autorka jest z miastka. Następnie mamy Moje serce i inne czarne dziury. Tutaj również zakup zorganizowany dzięki Sylwii z kanału My Books, My Life. Dzięki Ci, dziewczyno, słuchaj, przez Ciebie przeczytałam tą książkę, bo okładka, bo Twoja recenzja, bo po prostu tak wyszło. I nie żałuję, muszę powiedzieć, nie żałuję, jest fajnie i jeśli chcecie się zapoznać z tą treścią, no to jest ona na blogu. Magonia jest to książka, którą kupiła mi również mama. I też bardzo miło ją wspominam, zwłaszcza nagrywanie, bo to były takie już bardziej, takie ciekawsze filmy moim zdaniem już się ukazywały na moim kanale. Prawdodziejkę kupiłam sobie sama, też albo nieprzeczytane, albo czytam.pl. Jedna z tych dwóch księgarni, bo przeważnie właśnie z nich teraz zamawiam. Następnie mamy Rywalki, Elite i jedyną Kiery Kas. Jest Colin Hoover, zwał jak zwał, Hopeless oraz Losing Hope. I obie książki wygrałam na portalu Lubimy Czytać. Tak, to były czasy, kurczę. Teraz jakoś mi się nie udaje nic wygrywać, a
z drugiej strony nawet mało kiedy biorę udział w takich konkursach, ale może kiedyś do tego wrócę. Następnie ponownie mamy niekontynuowaną serię Dziedziczki Smoka. No i naprawdę to mnie irytuje, że jakieś wydawnictwo wydaje książki, a potem przestaje nagle, jakby, nie wiem, nie istniało. One są takie bardziej dla takich dzieci do 16 roku życia, mogłabym powiedzieć, chociaż mi się bardzo podobały, ja jestem takie duże dziecko i no, sami rozumiecie, a zresztą okładki, może nie pierwsza, bo pierwsza to taka sobie jest, ale już drugi tom, o taki śliczny, i trzeci tom też, to po prostu wymiatają, one są takie piękne, takie żywe, mają kolory i w ogóle ślicznoty. No i tutaj mamy całą serię, zapomniałam czego, wybranych. Pierwszy tom, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Pierwszy tom kupiłam sobie od jakiejś dziewczyny, chyba na Facebooku to było. Drugi tom i trzeci wygrałam ponownie na lubimyczytać.pl. Zbuntowanych sobie kupiłam sama, zaś niezłomni są prezentem od mojej koleżanki na urodziny. Tak się przedstawia właśnie ta seria. Dalej mamy Annę Kańtoch z jej Tajemnicą Diabelskiego Kręgu. Bardzo mi się ta książka podobała. Mam jej drugą część, ale na tamtym regale, bo jeszcze nie przeczytałam. No i jestem ciekawa, jak potoczą się dalej losy naszej głównej bohaterki. Chociaż muszę Wam się przyznać, że zapomniałam, jak ma na imię. Brawo ja! Następnie mamy Paksa, czyli taka iście... pozycja dla dzieci, można powiedzieć, chociaż dorośli też ją mogą przeczytać. Naprawdę miła, przyjemna historia o takim cudownym, słodkim lisku i w ogóle fajne, elegancko. Ostatnia książka, która się tutaj znajduje, która w ogóle się zmieściła na tej półce, jest to pierwszy tomik, w którym brałam udział u Magdaleny Kordel, czyli Wydarzyło się w Malowniczem. I tutaj znajdują się opowiadania, zarówno moje opowiadanie tutaj się znajduje, jak i opowiadanie innych osób, które brały właśnie w tym udział. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej akcji, no to zapraszam Was do swoich filmów na ten temat, ponieważ no już wyszły chyba dwa filmy na temat tych właśnie tomików. I przechodzimy piętro niżej. Teraz można powiedzieć, że moje ręce sobie trochę odpoczną, aczkolwiek ja tutaj sobie jeszcze odłożę te pierdoły na inne miejsce. No i moją półkę, trzecią półkę od góry, zaczyna wielkie, opasłe tomiszcze Władcy Pierścieni, który się przedstawia tak, i po prostu jestem pod mega wrażeniem, a to za sprawą tego, że tą książkę dostałam też w wymiance organizowanej u Dominiki. I nie byłam w ogóle świadoma tego, że ktoś może wysłać takiego kolosa. To jest po prostu coś niewiarygodnego. Ja jestem bardzo zaszczycona, że kopnął mnie taki zaszczyt, można powiedzieć, że no, dziewczyna wysłała mi takie bydle, dosłownie to jest bydle. I naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna, że postanowiłaś wysłać do mnie taką, a nie inną książkę i w ogóle brak mi słów. Następnie mamy kolejne tomiki, w których brałam udział. Drugi, trzeci i czwarty, ponieważ tam na górze był pierwszy, w którym brałam udział. One już są, oczywiście już to nie jest taki, jakby powiedzieć można, drugi tom czy trzeci, tylko po prostu mówię Wam te tomiki, w których ja brałam udział. No. Także jeszcze jeden teraz powinien do mnie dojść i właśnie z niego chyba jestem najbardziej dumna, bo jest taki dosyć emocjonalny, jeśli chodzi o moje opowiadanie. Następnie mamy tutaj trylogię Ostatniej Spowiedzi autorstwa Niny Reichter. No i pierwszy tom wygrałam na Lubimy Czytać, jeśli chodzi o tom drugi, jak i tom trzeci. To już jest to zakup mój własny, ale niestety nie powiem Wam na jakiej stronie, bo zapomniałam. Pomiędzy Światami jest to książka, którą kupiłam jeszcze na matrasie w dziale taniej książki, czyli tam 9,90 może mnie to kosztowało, może nawet mniej. Tak samo jest z książką Co ze mnie zostało, jeśli mnie pamięć teraz nie myli, ponieważ no nie wiem, czy ja ją kupowałam na nieprzeczytane, czy na matrasie stacjonarnie.
Naprawdę nie pamiętam, ale jest sobie taka książka i jest bardzo fajna. Następnie mamy książkę, którą dostałam dzięki współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona, czyli The Call. Następnie mamy Króla Kier, również od Czwartej Strony. Potem jest Czarownica i Czarownice. Tak, wiem, zamówiłam na znaku. Przejdźmy dalej, ja ruszę ten statyw na chwilę. Wybaczcie za niedogodności. Ogarnij się, człowieku. Człowieku, statywie, ogarnij się. No. Następnie mamy Jak kamień w wodę Hanny Greń, którą miałam okazję poznać, u której miałam okazję być na spotkaniu autorskim, czego jest tutaj chyba dowód, tak? Jest tutaj dowodzik na to, że ja tam byłam i w ogóle sobie rozmawiałam z panią Hanią, która jest naprawdę przemiłą, przezabawną i przecudowną kobietą. Muszę wam powiedzieć, że nie uśmiałam się jeszcze na żadnym spotkaniu autorskim tak jak właśnie u pani Hani, więc jeśli będziecie mieli okazję, no to serdecznie zapraszam was na to, abyście korzystali z okazji takiego spotkania i żebyście po prostu na nie poszli, nawet jeśli kryminałów nie czytacie tak jak ja, no bo ja nie czytam, ja z reguły to jestem człowiek fantazy i człowiek młodzieżówka, no ale sobie poszłam i nie żałuję. Następnie mamy Zygmunta Miłoszewskiego Jak zawsze. Jest to również książka, którą dostałam od grupy wydawniczej Foksal do zrecenzowania i była ona dobra w polotach do bardzo dobrej, mogłabym powiedzieć. Jak widzicie, stoi na takim, a nie innym miejscu, więc nie była jakaś taka mega wow i w ogóle co się dzieje, ale jednak jest dobra. Następnie mamy Drugą szansę autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Ona również była ciekawą pozycją. No i tutaj mamy Szeptuchę oraz Noc kupały żercy. Jeszcze nie czytałam, dlatego znajduje się na tamtym regale. I tak jak mówiłam, serii nie rozdzielam. Potem jest Wieczór taki jak ten, kupiony w Biedronce. Zapomniałam, te tutaj też kupiłam w Biedronce, a tą sobie zamówiłam na jakiejś stronie. Pewnie to był matras, znając życie. Tak, Wieczór taki jak ten zakupiłam w Biedronce i uwaga, ruszam statyw. Ruszam statyw. Tak, tu się zmieszczą już wszystkie. Kotysio, wczoraj był dzień kota, dzisiaj już nie ma. Do widzenia. Następnie mamy Z popiołów. Jest to książka, którą dostałam przy współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona do zrecenzowania. Jeśli chodzi o tą książkę, to bardziej podobała mi się Z otchłani, no ale Z popiołów też nie było złe. Następnie mamy Starter, kupiony w Biedronce, Dotyk Julii, to już chyba był matras, o ile mnie pamięć nie myli. Córka dymu i kości, zakupiona stacjonarnie w matrasie za szalone 9,99. Następnie mamy Wilka i Wilczyce autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk, zakupione na nieprzeczytanym. Następnie jest Rzecz postapokaliptyczna Polska autorstwa Adama Magdonia. Jest to książka otrzymana przez wydawnictwo Alternatywne, z którym współpracuję. Tutaj mamy Colin Hoover, Pułapkę uczuć, Niezauważalna gra, Maybe Someday. Tutaj mamy Paulina Simons i O ile Jeździec Miedziany był mi bardzo, ale to bardzo polecany, którego jeszcze nie czytałam i że niby dobry, tak, ta książka no, nie za bardzo przypadła mi do gustu, ale jednak została ona przeze mnie przeczytana. No i ląduje, można powiedzieć, że prawie na samym końcu moich ulubionych, czyli jest takim już prawie że gniotem. Eragon. Jak widzicie, tutaj kolejność się trochę miesza, bo Eragon mógłby być nawet troszkę dalej, ale ze względu na to, że ja totalnie już nie pamiętam, o czym on był, więc wylądował tu. Weneckie Lato. To jest książka, którą zamówiłam ze strony Znaku i zakochałam się w okładce. Ona jest przepiękna, ta okładka. Ja po prostu byłam w niej zakochana od pierwszego wejrzenia i stwierdziłam, nieważne o czym ta książka mówi, ważne, że ja tą okładkę będę miała na swoich półkach, no i dlatego ona tutaj wisi. I nawet jeśli uważam, że treść była totalnie do dupy, bo taka otóż była, to chyba ja jej nie sprzedam właśnie ze względu na to, że okładka była tak mega, była, jest, że nie. Ona musi tutaj sobie stać i musi reprezentować pięknie moją półkę. Następnie mamy Cegłę, Namiestniczka Wiery Szkolnikowej, którą kupiłam również stacjonarnie w matrasie za 14,90. No i zbliżamy się do końca tego regału już, ponieważ musimy zejść na dół, a teraz to bez statywu.
Odpięliśmy statyw. Statyw niech sobie tutaj dynda, można powiedzieć, i schodzimy niżej. Niżej to już takie słowniki, rozumiecie? Historia Polski, rok polski, dlaczego i dlaczego wygrałam w konkursie piosenki francuskiej za drugie miejsce. Za pierwsze miała być wycieczka do Paryża, no ale nie wiem, jak to wyszło, pierwszego miejsca nie zajął nikt, także nie wiem, o co chodzi, o co ho. Następnie mamy zioła lecznicze i przyprawy, encyklopedia dzikich zwierząt. To wszystko chyba były nawet zakupy mojej mamy, ale ona po prostu nie ma gdzie trzymać tych książek, więc dała mi. Pan Wołodyjowski to są jeszcze czasy szkolne, kiedy ja, uczeń prawilny, miałam frekwencję dobrą na przykład, bo nigdy nie opuszczałam żadnego dnia w szkole i wiecie, tam na koniec roku książki dają, no to właśnie to jest efekt ten końcowy. Encyklopedia szkolna z geografii, to również tam ze szkoły. Jeśli chodzi o Francję, to jest to na koniec trzeciej gimnazjum. Otrzymałam tą książkę bodajże właśnie za to, że chodziłam na język francuski, że brałam różne udziały w konkursach muzycznych. No i nauczycielka postanowiła nas tak wynagrodzić, ale to naprawdę, jeśli dobrze pamiętam. Potop również jest ze szkoły, szkolny. Państwa świata też ze szkoły. Wiera Kamsza, Czerwień na czerwieni, jest to prezent od mojej koleżanki na urodziny. O krasnoludkach i sierotce Marysi ze szkoły. Ania z Zielonego Wzgórza, można powiedzieć, że jest to książka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Była najpierw u moich kuzynek, potem u mojej siostry, następnie u mojego brata i teraz wylądowała u mnie. No i tutaj już została, ja nie mam zamiaru się z nią rozstawać. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, jest to książka, którą otrzymałam w 4 klasie podstawówki za dobre wyniki w nauce bodajże. Król Maciuś I, tak samo od szkoły. Mała księżniczka również jest ze szkoły i muszę wam powiedzieć, że sama ją sobie wybrałam, tak. Mieliśmy takiego wychowawcę, który po prostu rozłożył wszystkie nagrody szkolne na biurku i wyczytywał tych najlepszych do takich mniej uzdolnionych uczniów i stwierdził, że mamy sobie powybierać książki, jakie chcielibyśmy dostać. Oczywiście chodzi mi tutaj o uczniów z świadectwem z paskiem. Następnie mamy Licję Troisi i jej Wojny Świata Wynurzonego, tom drugi. Niestety nie mam pierwszego i trzeciego i muszę na niego zapolować na OLX w końcu, ponieważ no, historia jest warta uwagi. Następnie mamy Hobbita, Silmarillion, zawsze nie byłam w stanie tego wymówić, mam nadzieję, że teraz mi się to udało za pierwszym razem, opowieści z Niebezpiecznego Królestwa, no i te książki kupiłam na Biedronce, zaś Licję Troisi i Wojny Świata Wynurzonego otrzymałam ponownie od swojej koleżanki, ale to już nie wiem, czy to było na święta, czy coś, po prostu dziewczyna za każdym razem mnie zadziwia i za każdym razem mnie zaskakuje. Kobieto, weź ty się ogarnij może i naprawdę już mi nic nie prezentuj, bo ja się czuję tak troszkę niezręcznie, że no tak mi wysyłasz i w ogóle i trafiasz w gust, naprawdę, halo, dzięki. No i tutaj mamy mój super zarąbisty obiektyw z Canona. Tutaj jest jakiś test, bawiąc się poznasz siebie. W zasadzie to jest książka mojej siostry, a ja ją ostatnio używałam do tego, aby uciszać swoje chomiki. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, że ja je tam leję czy coś, ale mam klatkę i te chomiki wchodzą na tą klatkę na górę i tam jest taka rączka do trzymania. I jeden chomik, biały mogiel, on tą rączką tak trzepie i to słychać tak, wiecie, dnia, więc ja ją muszę jakoś uciszyć, dlatego tą książkę zawsze kładę sobie na klatkę i wtedy on nie jest w stanie tej rączki podnieść, w wyniku czego ta klatka się nie trzęsie. No, dalej mamy słownik języka angielskiego, słownik angielsko-polski, polsko-angielski, kupiony w Biedronce już ho lat temu, aż się cały tutaj rozkleja i w ogóle musiałabym wrócić do nauki języka angielskiego, ponieważ no język fajny, ale bardziej mi się nie chce niż mi się chce, w sensie ja bym najchętniej chciała się obudzić kolejnego dnia i już być
prawilnym Amerykanem na przykład. Następnie mamy słownik synonimów kupiony przez moją mamę w świecie książek, jeszcze jak były takie prenumeraty, nie pamiętam, ale kiedyś była taka akcja, że się prenumerowało coś tam, przychodziły takie gazetki, listonosz przynosił w ogóle. Dalej mamy słownik literatury powszechnej, również zdobycz szkolna oraz słownik symboli, też zdobycz szkolna. No i tutaj postanowiłam sobie ściągnąć z biurka książki, które na mnie czekają do zrecenzowania, do nagrania. Ostatnią książką, którą przeczytałam, jest Naród, który nie zna strachu i od niej recenzja będzie tylko i wyłącznie na blogu. Następnie jest Kłamczucha i okrutna pieśń, które dostałam dzięki współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona i obie książki znajdą się zarówno na blogu, jak i na YouTubie. Mam nadzieję, że już w najbliższej przyszłości. Obecnie czytam Kobietę w oknie dzięki współpracy z wydawnictwem WAP, chociaż zwykle pisze do mnie grupa wydawnicza Foxal, no ale ja wiem, że to tam podchodzi to wszystko pod jedno kopyto, tak jak na przykład Heja należy do T-Mobile. No i jest tutaj z Otchłani, które właśnie ładuje na kanał i powinno pojawić się w poniedziałek na kanale. Dzisiaj jest 18 lutego, czyli 19 powinno się znaleźć. Także już pewnie widzicie ten film na mojej liście, bo chciałabym, żeby ten film ukazał się dokładnie rok po tym, jak udostępniłam pierwszy raz Bookshelf Tour, czyli 23 lutego. Tak, i teraz możemy przejść do następnego regału. Zapomniałabym, na samym dole mam jakąś gazetkę z Hebe, mam tutaj Teraz Rok, gdzie był wywiad lub jakiś artykuł napisany, jeśli chodzi o Linkin Park, następnie mam cały stos B-Activów, no i tutaj mam na samym dole CD Actiony zakupione przez mojego brata, on po prostu je czytał i już ich chyba nie chciał, dlatego ja je sobie tutaj kolekcjonuję, może kiedyś w końcu to przeczytam, bo jest taka sytuacja, że ja to wszystko mam kupione, ale jeszcze tego ani razu nie przeczytałam, także no, tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o B-Activy, to brakuje mi kilku egzemplarzy, a to z tego względu, że tam gdzie ja kupuję, a kupuję przeważnie w Colporterze, były magazyny B-Active, ale z dodatkami, przez co ich cena wzrastała nawet do 30 zł, a ja wolę mieć tylko i wyłącznie magazyn za 8,99 i sobie niech tutaj bimba, także no niektórych egzemplarzy mi brakuje. A teraz już na pewno przechodzimy do następnego regału. No i znowu może Wam trochę trząść tym statywem. Przechodzimy na samą górę, czyli następną książkę, którą będę czytać, będzie Zew Księżyca autorstwa Patricji Briggs. Jest to książka dzięki współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów, no i ona pójdzie na kolejny ogień. Następnie mamy Ogród Zuzanny, dzięki współpracy z grupą wydawniczą Foxal mamy Raczej Szczęśliwy niż Nie, dzięki współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona i po prostu oni mi przysłali tą paczkę w taki sposób. To było takie pomysłowe. Ja wiem, że niektórzy podobno narzekali na to, że książka była cała urąbana w tym proszku kolorowym, ale według mnie to było fajnie zorganizowane i jakieś urozmaicenia, a nie przynoszą tylko paczki z książkami i na tym się kończy, nic ciekawego się nie dzieje. W Czwartej Stronie, uwierzcie, dzieje się dużo. Następnie mamy Żerce autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk i tą książkę kupiłam w Biedronce. Następnie mamy ponownie, uwierzcie, ponownie mamy książkę, którą dostałam od swojej koleżanki na urodziny. Jest to Potterowa myśl od siebie, tajemnice świata magii Harry'ego Pottera. Jeszcze nie mam okazji tego przeczytać, ale no, chciałabym się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tu pewnie to taka będzie mała encyklopedia. Następnie mamy Szklany Tron, kupiony dzięki namowom Zuzy? Chyba Zuzy z kanału Kulturalna Szafa. I ona została kupiona na nieprzeczytane.pl lub czytam.pl, znowu nie wiem, wybaczcie. Następnie mamy Magdalena Kordel, Uroczysko, Anna Kańtoch, Tajemnica Nawiedzonego Lasu, czyli właśnie drugi tom tej części, którą tam pokazywałam Wam na tamtym regale. Są Zawładnięci, czyli książka, którą otrzymałam w wyniku wymianki organizowanej u Dominiki. Pamięć krwi mam z Matrasa, Następczynie mam z Biedronki, Wiatrodzieja posiadam właśnie ponownie dzięki współpracy, nie, dzięki wymiance z Dominiką, Dominika współpracujemy, hello, dzięki wymiance z Dominiką i to właśnie od Dominiki otrzymałam tę książkę.
ponieważ ona bardzo poleca w ogóle i Prawdodziejkę, i Wiatrodzieja. Potem mamy jedną z ważniejszych dla mnie książek, czyli Learning Not to Drown. Jest to pierwsza książka w języku angielskim, za którą ja chcę się zabrać i już teraz trzęsę portkami, można powiedzieć, bo ja i język angielski, można powiedzieć, że się kochamy, ale jednak się nienawidzimy. Ja jestem, można powiedzieć, taka troszkę nijaka z angielskiego, ale postaram się przeczytać tę książkę. No i ta okładka, powiedzcie mi, czy ona Wam się nie podoba, bo ja jestem w niej zakochana. Naprawdę, jest przepiękna i w ogóle. Jeśli chodzi zaś o autorkę, bo tą książkę napisała Anna Shinoda, jest to żona Mike'a Shinody, czyli rapera, producenta, wokalisty i w ogóle człowiek o wielu twarzach, czyli jest ona żoną Mike'a Shinody z zespołu Linkin Park. Możecie też kojarzyć jako Fortum Minora. Następnie mamy ponownie Hannę Grain, czyli Światełko w tunelu. Jest to kontynuacja Jak kamień w wodę. Potem jest W drodze do Jerozolimy i jest to jedyna książka na mojej półce, która jest wypożyczona przez moją koleżankę. Moja koleżanka mi ją pożyczyła i ja jej jeszcze nie przeczytałam, ale jak widzicie, no, dużo jej nie zostało. Potem jest Art and Soul, kupiona na nieprzeczytane.pl i tutaj uwaga, uwaga, będzie coś, co być może wszyscy lub większa część Was dawno nie widziała. Dum-dum-dum. Akademię Pana Kleksa. Tak. Ją też mam zamiar przeczytać. A co tam? Muszę sobie odświeżyć. Jest teraz Promyczek, który kupiłam dzięki Sylwii, bo mnie namówiła i zachęciła. Jest Pionek. Jest to książka wygrana przeze mnie na Facebooku. Był to konkurs organizowany, jeśli dobrze pamiętam, przez księgarnię Matras. Następnie mamy Małego Księcia w tej jakże pięknej okładce. Jest to książka, którą kupiłam w Biedronce. Potem mamy Ciemnorodnych, zakup na stacjonarnym matrasie. Mamy Królestwo Nashiry, Marzenie Tality. Jest to książka, którą ponownie kupiła mi moja koleżanka na moje urodziny. Dziękuję. Następnie mamy Ponad wszystko, które otrzymałam dzięki wymianie książkowej organizowanej jak zwykle u Dominiki. No i przejdźmy teraz do niższej półki i już mnie trochę ręka będzie mniej boleć, bo i tak nadal trzymam statyw w powietrzu. Mamy trzeci tom Trzepotanie jego skrzydeł autorstwa Paula Hoffmana i tą książkę kupiłam na czytam.pl. Korona w mroku Sary J. Maas i tutaj jest Taradanka w pułapce magistra, jest to zakup z matrasa stacjonarnego, W ramionach gwiazd, Dwór mgieł i Furii, Najstarszy. I Najstarszy mam również od koleżanki, ale innej koleżanki, która postanowiła, że zrobi mi prezent na Boże Narodzenie, jeszcze nie czytałam. Widzisz właśnie, jak to się u mnie odbywa. Tajemny ogień. Tajemny ogień sobie sama zamówiłam, ale już nie pamiętam skąd. Wieża Jaskółki. Jest to zakup z Empiku w promocji, trzy książki w cenie dwóch i kupiłam całego Sapkowskiego, całego Wiedźmina, ale inne części są troszkę niżej, bo chciałabym je sobie poprzypominać, ale jednak zanim je sobie wszystkie poprzypominam, to tak z tyłka strony chcę zacząć szóstą część już, bo pięć poprzednich mam już przeczytane. Chłopak, który chciał zacząć od nowa, Korona, czyli zakup z Biedronki i ta okładka jest łaj, fenomenalna, przepiękna, zarówno kolorystycznie, jak i sukienkę ma fajną i w ogóle cała osoba jest subcio. Następnie mamy Przypadki Kaylee i Kaidena, Krew to nie wszystko, ponowny zakup biedronkowy. Przejdźmy teraz kawałek tutaj jeszcze. Dwór skrzydeł i zguby to mój zakup ze znaku. Wiera Kamsza od wojny do wojny to jest książka, którą również dostałam od swojej koleżanki na urodziny. Znak żółwia, Amore, które wygrałam u swojego kolegi Emila w konkursie organizowanym na jego blogu. Chłopak na zastępstwo, zakup z Biedronki, Kwitnący krzew tamaryszku, jest to zakup ze stacjonarnej księgarni Matras. No i Pani Jeziora, czyli kontynuacja Wiedźmina, tom 7.
idziemy niżej. Zapaliłam sobie światło, ponieważ robi się już nieco ciemno. Na samym początku mamy miecze buntowników, które dostałam od swojej koleżanki ponownie na urodziny. Karolina, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, że Ty po prostu mnie tak rozpieszczasz i wysyłasz mi te książki. Jak widzisz, niektóre już przeczytałam, a niektóre nie, no ale staram się być, powiedzmy, że na bieżąco. No i w ogóle bardzo Ci serdecznie dziękuję, bo to przeważnie od Ciebie właśnie dostaję książki. Mamy tutaj również gniazdo, czyli kontynuację Magoni, którą sobie sama zaprezentowałam z księgarni czytam.pl lub nieprzeczytane z okazji Bożego Narodzenia pod choinkę. Tutaj mamy Nicholasa Sparksa i jego najdłuższą podróż. Chłopak, który o mnie walczył, i znowu Nicholas Sparks, Bezpieczna przystań. Wszystkie te trzy książki kupiłam w Biedronce. Następnie mamy Kali i Kaidena, Ocalenie Kali i Kaidena. Rekiem dla Króla Zbrodni. Tutaj mam swojego pierwszego Gaimana, czyli mitologia nordycka, i jest to przepiękna okładka. Ja nie będę może ich wyciągać, chociaż zobaczymy później. Cały ten rok zakupiłam tą książkę na stronie Znaku i opowiada ona podobno historię właśnie tego tutaj typa. Jak go nie znacie, to nie moja wina niestety, ale no, opowiada historię Remigiusza Maciaszka. Najpiękniejsze opowieści, czyli Kubuś Puchatek, i jak ja widzę tą książkę, to mi się przypomina od razu w podobnej właśnie, z tej samej serii, ale opowiadająca o konikach pony, i kiedy widzę tą książkę, to od razu mi się przypomina Karolina z kanału Another Pony i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Kupiłam ją w Biedronce, tak samo jak It Ends With Us Colleen Hoover. Tutaj mamy Katarzynę Berenikę Miszczuk i jej obsesję, i ona również jest z Biedronki. Tutaj mamy Assassin's Creed i jest to książka, którą wygrałam na live'ie u Daniela ze strefy czytacza. U czytacza po prostu ją wygrałam, za co też bardzo serdecznie dziękuję, że no, pierwsza osoba, która ją wygrała, to się chyba nie zgłosiła, a że drugą była miano, to jest ona teraz moja. Tutaj mamy World of Warcraft, czyli Przebudzenie Króla Lisza, i tą książkę otrzymałam od swojej mamy pod choinkę. Tak samo jak Gniazdo, które ma swoją drogą przepiękną okładkę. Cała się mieni, te wszystkie złote akcenty to po prostu się mienią. I teraz muszę sobie przestawić statyw. Ja mam nadzieję, że to wszystko zdążę Wam nagrać, póki mi bateria nie padnie, a widzę, że już jest na wykończeniu. Następnie mamy Akademię Dobra i Zła, którą kupiłam sobie sama z okazji Bożego Narodzenia, tak samo jak Zatrzymać Gwiazdy. Narodziny Hordy również kupiłam sobie sama, i to, co teraz Wam pokazuję, to było ostatnio na Book Hallu, który możecie obejrzeć, gdzieś tam pewnie link Wam zostawię. Światło, którego nie widać, no i tutaj zaczyna się Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Czyli Jarosław Grzędowicz na Pierwszy Ogień, jest to tom pierwszy, a takich tomów będzie 40, i to wszystko jest organizowane przez Fabrykę Słów. Książki te wychodzą, ktoś trzaska drzwiami, książki te wychodzą co drugi czwartek, teraz 22 pojawi się czwarty tom, a ja już mam trzy. Tutaj są dwa i tu jest trzeci, do którego niedługo dojdziemy. Serce z piernika Magdaleny Kordel, również kupione w Biedronce, oraz Jak się zakochać w facecie, który mieszka w krzakach. Jakkolwiek nie brzmiałby ten tytuł książki, no to tak on właśnie brzmi i tak wygląda okładka. I tą książkę wygrałam na blogu u jednej dziewczyny, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i tutaj wspomniany właśnie trzeci tom tej całej kolekcji Mistrzów Polskich Fantastyki. I teraz przejdziemy pięterko niżej. O, już się pozbyłam aparatu ze swojego statywu. Przechodzimy niżej i tutaj mamy właśnie wspomniane wcześniej przeze mnie pierwsze części Wiedźmina, które ja po prostu już czytałam, ale muszę je sobie przypomnieć. Następnie są tutaj książki częściowe. Czyli tak, tu mamy drugi tom i tu mamy trzeci tom Złodzieja Magii. Niestety pierwszego nie mam i właśnie to te książki tutaj takie wylądowały, które nie mają swoich pierwszych części. Tutaj mamy Namiestniczkę, W cieniu klątwy, Łaska utraconych,
Złodzieje snów, Metro 2035, no i tutaj jest Tolkien i jego niedokończone opowieści. Jeśli chodzi o te książki, no to te książki, o te tutaj, to ja je już przeczytałam, aczkolwiek albo nie przypadły mi do gustu, albo mam ich duplikat, tak jak widzicie, na przykład Kłamczuchę czy Magię Uderza Ilony Andrews. No i te książki, one powinny być albo rozdane w jakichś konkursach, albo wymienione na inne książki. No słowem, mam się ich w planie pozbyć. Także no, jeśli jesteście zainteresowani i na przykład będziecie mieli książki, którymi ja się zainteresuję w zamian za te, no to możemy się być może dogadać. I ostatnie dwie książki, które muszę Wam pokazać, są jeszcze niżej. To już naprawdę końcówka. I jest to Tak się nie robi Edyty Łysiak oraz Love, Rosie, Cecily Ahern. No. Także to by było na tyle. No, ponieważ jeśli chodzi o tą tutaj ostatnią półkę, to są to takie typowe encyklopedie, jakieś repetytoria do matury, gdzie ja już nie pamiętam, kiedy ja maturę pisałam, i takie pierdoły zeszyty, tak jest szmeges i majonez. No. I na tym kończy się mój regał. O, ten tutaj. No, a tutaj jest Frankie. Tu jest Frankie i tutaj jest zaspany Mogiel, terrorysta właśnie. I o to mi chodziło, patrzcie, słuchajcie. I on jak wchodził sobie tutaj, to on jakoś ząbkami tutaj gryzł, że ta klapka się podnosiła i tak z jednej strony na drugą nią trzepał. Ja musiałam coś po prostu z tym zrobić, więc położyłam na to książkę i on nie był w stanie tego podnieść. Ha, 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 jestem taka mądra. Postanowiłam, że już nie będę wstawać z podłogi, tylko z tego miejsca chcę Was bardzo serdecznie pozdrowić. Dziękuję, że ze mną zostaliście do końca, że byliście ciekawi, co trzymam na swoich półkach. Możecie subskrybować ten kanał, możecie lajkować, komentować, zostawiać po sobie jakiś ślad, z pewnością go zauważę. No i to chyba wszystko, także mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Cześć!